Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Bardzo mocno czekałem na remake tego zestawu. Naturalnie chodzi mi o żółtą ciężarówkę dostawczą. ...1061 elementów, 430 zł katalogowo, no i na ten moment to za bardzo taniej nie kupicie tego zestawu, chyba że oglądacie w momencie, kiedy zestaw trafił do szerszej dystrybucji i znacznie potaniał. Ale i tak wydaje mi się, że ta cena za tę liczbę elementów to jest naprawdę uczciwy deal. No a poza tym mam wrażenie, że to jest taka alternatywna historia, co by się ze mną stało, gdybym został kierowcą ciężarówki, bo gość, który jest kierowcą, ma brodę, nosi czapkę, ja też często noszę czapkę, a poza tym, jeśli chodzi o tę konstrukcję, piekielnie mi się podoba. Naprawdę ta ciężarówka jest ładna, zarówno ciągnik siodłowy, jak i naczepa, a w środku mamy palety, na których znajdziemy bardzo, bardzo dużo zestawów Lego. No, żyć nie umierać. Czego chcieć więcej? Ja nie mogę się doczekać, aż otworzę to pudełko i chciałbym już sobie tą ciężarówką pojeździć, ale jeszcze chwila, idę najpierw otworzyć pudło. Chciałbym już móc pobawić się tą ciężarówką, no ale jeszcze czeka mnie nieco ponad godzina składania. Co istotne, zwróćcie uwagę na to, że zestawy, które widzimy tutaj na paletach, to są nowe zestawy. Choćby więzienna wyspa, czy też ten niewielki statek kosmiczny, to jest naprawdę fajna sprawa. Zastanawiam się, czy te duże tajle, które widzimy na boku, to nadruki czy naklejki. Zaraz będziemy to mogli sprawdzić. No ale najpierw zerknijmy sobie na drugą stronę pudełka. Mamy tu niewielkie stoisko z hot dogami. Tu możemy zobaczyć, jak ciężarówka prezentuje się po odpinaniu poszczególnych elementów. No i możemy też zobaczyć, że kierowca ma wygodne miejsce do siedzenia, ale i kabinę, gdzie oczywiście może się przespać, żeby się wypauzować. A w środku prezentuje się to następująco. Worki są papierowe, ale mamy jeden worek plastikowy, w którym znajdziemy te boczne elementy i są to na szczęście nadruki. To zdecydowanie duży plus, bo bałem się, że to będą naklejki, ale jeśli chodzi o naklejki, tutaj też zaraz będziemy mogli zweryfikować, co jest naklejką, a co nie, to zapewne sprawdzimy sobie zawartość. Wow, wow, wow! Jeśli tylko to są naklejki, to oznacza, że wszystkie te elementy, które będą zestawami Lego, są zadrukowane. To mnie bardzo mocno cieszy. Instrukcja została podzielona na trzy części, więc ja w takim razie idę sobie to pobudować i zaraz ciężarówka wjedzie na stół. Ten zestaw jest takim sztosem, że głowa mała. Naprawdę fantastycznie się bawiłem przy jego składaniu. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek miałem okazję składać tak fajnie wykonaną, tak dopracowaną, tak zachwycającą ciężarówkę z LEGO City. No, raczej sobie nie przypominam, ale naprawdę tutaj podoba mi się absolutnie wszystko. Wiele nadruków i to jakich, ładnych, dużych. Nadruki imitujące małe zestawy LEGO. No naprawdę tutaj absolutnie wszystko mi się podoba. Zapraszam Was do oglądania. Najpierw drobnica. Mamy tutaj potykacz, na którym możemy zobaczyć bardzo krótkie menu tego, co można kupić na tym stoisku. I zwróćcie uwagę na to, że stoisko, które oferuje hot dogi oraz napoje, samo jest w kształcie hot doga. Naprawdę urocza, niewielka konstrukcja. A jeśli chodzi o wózek widłowy, to on naprawdę mi się podoba i wydaje mi się, że mógłby być też takim samodzielnym bohaterem zestawu za jakieś 40 parę złotych katalogowo. Możemy sobie oczywiście opuszczać widły, te są na gumce i możemy sobie przewozić palety. Konstrukcja jest ładna, jest estetyczna, nie ma się do czego przyczepić, nic, tylko wstawić do środka kierowcę i można pracować. A co z ciężarówką? No cóż, jedynie możecie spodziewać się ochów i achów. Na początek odepniemy sobie naczepę i zajmiemy się ciągnikiem siodłowym. Ja sobie tylko tutaj ją zblokuję, żeby nic tam jej nie przeszkadzało. I jeśli chodzi o ciągnik, to po pierwsze, możemy sobie otworzyć drzwi i wygodnie wejść do kabiny, ale naturalnie to nie wszystko. Możemy sobie zajrzeć do środka i jeśli mamy jakąś awarię, odpinamy sobie ten element, tak będzie najwygodniej.
wygodniej, bo takie podnoszenie nie jest zbyt wygodne. I cyk, możemy sprawdzić, co jest przyczyną awarii. I kiedy już to wszystko rozwiążemy, zamykamy i jest naprawdę idealnie. Z tyłu wygląda to w ten sposób. Mamy gaśnicę, mamy też i apteczkę, więc naprawdę zadbano tutaj o detale, ale możemy sobie też podnieść fragment dachu i zajrzeć do środka. A tutaj jest rzeczywiście dużo miejsca dla kierowcy, ale i dla pasażera. No a jeśli trzeba zrobić pauzę, to też jest się gdzie przespać. Naprawdę zadbano tutaj o całą masę detali. I ja to kupuję, mnie to się podoba. Jestem w 100% przekonany, że ten zestaw jest fantastyczny. Ale to nie tylko ciągnik siodłowy, bo naturalnie mamy też naczepę. No i teraz tak, podnosimy sobie ten element i wyciągamy skrzynię. W skrzyniach znajdziemy całą masę sprzętu, który będzie idealny do tego, żeby zrobić sobie jakiś szybki serwis, albo żeby coś naoliwić, dwiercić, wkręcić, obojętnie. Sprzęt jest schowany, możemy sobie też podnieść kolejne elementy, a tutaj, kiedy już mamy dostęp do palet, możemy zobaczyć, co na tych paletach się znajduje. A są to naturalnie zestawy Lego, jest więzienna wyspa, jest statek kosmiczny, ale też możemy znaleźć tutaj choćby helikopter, czy ten terenowy samochód straży pożarnej. I naprawdę zobaczcie, że mamy tego całą masę, bo palety są 4 i na każdej palecie znajdziemy 6 zestawów, czyli łącznie mamy 24 zadrukowane tajle w rozmiarach 1x2 study, 2x2 oraz 2x3. Jak mnie to cieszy, jaką sprawia mi to frajdę, to nie jesteście sobie chyba w stanie wyobrazić. Nadruki na tych wszystkich elementach prezentują się fantastycznie, no bo zwróćcie uwagę na te klocki, na minifigurki, na bardzo duże logo Lego. Z tyłu możemy też oczywiście sobie otworzyć i od tej strony i zajrzeć na naczepę. Są oczywiście światła, są jakieś elementy, które mają też sugerować, żeby uważać, ale naprawdę to wszystko jest stabilne, to jest ładne, to jest estetyczne. Ja jestem kupiony, jestem oczarowany tym zestawem i właśnie takie remake'i dają mi nadzieję na to, że Lego idzie w dobrym kierunku, bo kiedy już ostatnio w serię LEGO City zaczynałem mocno wątpić, no to LEGO City w tym roku podniosło poprzeczkę tak wysoko, że ja mam teraz naprawdę bardzo duże oczekiwania do kolejnych zestawów z tej serii. Minifigurki są tylko 4, ale ta konstrukcja jest tak dobra, że na liczbę minifigurek mogę przymknąć oko. Nie potrzebuję ich tutaj więcej. Ciężarówka kompletnie mi to wynagradza. A same figurki naprawdę prezentują się bardzo dobrze, bo mamy tutaj taką dwójkę ludzi od obsługi. No i ta pani przede wszystkim kojarzy mi się z Velmą ze Scooby-Doo. Z kolei jej kumpel chyba jest surferem i oczywiście może zamiast włosków założyć kask. Mamy też panią z fryzurką na Karen z memów. Jeśli nie wiecie, to wpiszcie sobie Karen mem i będziecie wiedzieli, o co chodzi. Pani najczęściej ma problem i chce rozmawiać z kierownikiem. No i jestem jeszcze ja. To znaczy ja, kiedy nosiłem dłuższą brodę. Brodaty geek, kiedy zrobił C plus E, porzucił klocki, porzucił dotychczasową pracę i wyjechał w trasę i teraz przemierza amerykańską ciężarówką bezdroża, żeby rozwozić klocki. No tak to mniej więcej widzę. Fajne te figurki. Ten zestaw mnie totalnie kupił i ja jestem nim absolutnie oczarowany. Fantastycznie bawiłem się przy jego składaniu, fantastycznie bawiłem się bawiąc się nim. Tak, jeździłem sobie nim po stole i wyobrażałem sobie, że jestem tym kierowcą, ale to nie było takie trudne, bo rzeczywiście on w pewien sposób jest do mnie podobny. Wózek widłowy jako dodatek też jest fajny, a jeśli chodzi o stoisko, na którym możemy kupić hot dogi, to też miłe uzupełnienie. Kurczę, w tym zestawie pasuje mi wszystko. Gdyby on był szerokiej dystrybucji i byłby do dorwania za jakieś nieco ponad 300, to byłby to kolejny argument, żeby wam go polecić, ale ja i tak wam go polecam i liczę na to, że on rzeczywiście do tej szerokiej dystrybucji trafi, bo jeśli tak się stanie, to wydaje mi się, że w poradniku świątecznym to będzie absolutny must have i pewnie znajdzie się bardzo wysoko w rankingach wszelkich poleceń, ale sorry, on i tak już tam jest. Na dzisiaj to tyle, dzięki. Cześć!